wrócić na swoje zamknięte fora, na swoje grupy facebookowe, na swoje czaty ze swoimi liderami. Powrzucajcie, słuchajcie, po prostu linki i startujemy. Wierzę, że ta informacja, którą tutaj otrzymacie, pomoże Wam zrealizować niesamowite cele, plany i marzenia i pomoże Wam sprawić, żeby 2016 rok był najlepszym rokiem, jaki do tej pory mieliście kiedykolwiek. Słuchajcie, jeśli u Was jest taka intencja, jest taka przestrzeń, jest taka... Jeśli jest taka przestrzeń, to wierzę, że ta informacja, te rzeczy, które tutaj dzisiaj padną, pomogą wprowadzić Ciebie i Twój biznes i pomogą Ci zrealizować te rzeczy i wejdziesz po prostu wraz z swoją organizacją na totalnie nowy poziom. Słuchajcie, ja dzięki temu biznesowi byłem w stanie zjeździć ponad 50 krajów i udało mi się zrealizować sporo celów, a które jak zaczynałem w ogóle całą przygodę z marketingiem sieciowym, to były poza moim zasięgiem. I nawet po prostu nie miałem takich planów i takich celów i wydarzyło się dla mnie wielokrotnie więcej, aniżeli początkowo zakładałem, tak? Pamiętam, kiedy pierwszy raz wszedłem na pierwsze spotkanie po prostu moje network marketingu grupowe i pani, która prowadziła w ogóle całe spotkanie, opowiedziała mi, że w przeszłości była siostrą, pielęgniarką na oddziale i na ćwierci etatu zaczęła budować podobny biznes i doszła po prostu, oczywiście potem zwolniła się z tego etatu, jak zaczęła zarabiać fajne pieniądze i doszła do zarobków na poziomie 28 tysięcy złotych miesięcznie. Ja kiedy usłyszałem tą kwotę, mówię 28 tysięcy złotych miesięcznie, pomyślałem sobie dwie rzeczy, pamiętam wtedy, albo kłamie, ok? Albo pomyślałem sobie, że jeśli nawet po prostu jej, mi poszłoby 4 razy gorzej, aniżeli jej, to słuchajcie, pieniądze na poziomie, no właśnie po prostu tylu aż tysięcy złotych miesięcznie, nawet jeśli pójdzie mi 4 razy gorzej, to i tak będzie bardzo dobrze, ok? Jako, no właśnie, to i tak będą bardzo fajne pieniądze, jako dodatkowy przychód, albo w ogóle po prostu to i tak będą bardzo dobre pieniądze. Ponieważ stwierdziłem, że po prostu znam mnóstwo ludzi w Polsce, ale nie znam zbyt wielu ludzi, których zarobki przekraczają 10 tysięcy złotych miesięcznie. Więc to była dla mnie po prostu taka po prostu mała inspiracja na początku, może nawet nie mała inspiracja, może nawet duża inspiracja, gdzie byłem zaintrygowany. Pamiętam, jak potem dostałem malutkie CD z nagraniem, jak robić marketing sieciowy, i była tam osoba, która osiągnęła dosyć duży sukces i ta osoba zadała na tej płycie pytanie. Ja pamiętam, że jadąc samochodem, słuchałem tej płyty i ta osoba powiedziała, czy zapiszesz się do mojej Akademii Marketingu Sieciowego, gdzie edukacja będzie trwała być może 3 miesiące, 6 miesięcy, 12, być może 24 miesiące. To od Ciebie zależy, jak szybko to załapiesz, gdzie po ukończeniu tej Akademii Marketingu Sieciowego będziesz mógł podjąć współpracę z jakąkolwiek firmą i będziesz mógł zarabiać pieniądze na poziomie 10 tysięcy miesięcznie. Ja słucham tak w swojej głowie 10 tysięcy, słucham po prostu tego głosu, który wydobywał się, słuchajcie, z tych głośników. Jadę samochodem, patrzę przed siebie, mówię 10 tysięcy miesięcznie. Wow, mówię, po prostu fajna kasa. Słucham dalej, a tam 10 tysięcy, on powtarza jeszcze raz, 10 tysięcy miesięcznie, dolarów. Ja mówię, wow, 10 tysięcy miesięcznie dolarów. Brzmi nieźle. Mówi, pasywnego, emerytalnego dochodu. Ja mówię, wow, 10 tysięcy dolarów miesięcznie, pasywnego, emerytalnego dochodu. Mówię, zapisuję się. Absolutnie tak. Wchodzę w to. I słuchajcie, więc po prostu na początku te cele były na tym poziomie właśnie 10 tysięcy dolarów miesięcznie i wydawało mi się, że to po prostu w ogóle byłby home run, tak, że to byłby po prostu gigantyczny cel, natomiast tutaj udało się osiągnąć dużo większe cele, wielokrotnie większe cele mi i wielu ludziom w mojej organizacji i słuchajcie, chciałbym podzielić się z Wami tymi właśnie metodami, które są ważne, żebyście Wy mogli realizować Wasze cele. Okay? Pytanie, czy mam tutaj ludzi gotowych na to, którzy rzeczywiście chcą zrealizować fajne rzeczy w 2016 roku? Słuchajcie, kto z Was, piszcie w czat, ja
Kto z Was chce zrealizować niesamowite rzeczy, niesamowite projekty w 2016 roku? Super. Bardzo się cieszę. Bardzo dobrze. Więc słuchajcie, więc ja podzielę się z Wami kilkoma fajnymi rzeczami. Pierwsza sprawa, po Waszej stronie musi być pragnienie i musi być taka intencja, gotowość, taka przestrzeń na to, żeby fajne rzeczy u Was się działy, ok? I chciałbym, słuchajcie, jeszcze, żebyście podeszli do tej informacji, nie jak do kolejnego webinaru, na którym byliście, bo teraz jest, słuchajcie, nowy rok nadchodzi, wszyscy robią, rozsyłają maile, e-mailingi, rozsyłają po prostu informacje, że tutaj webinar, że tutaj to, tutaj tamto, ja pokażę Ci, jak po prostu tutaj zrobić to czy tamto, jak wyznaczyć cele. Ja Wam powiem tak, że nieszczególnie jestem podekscytowany, jak słyszę, kolejny trening natomiast cel. Ten trening będzie troszkę inny, aniżeli większość treningów, ok? To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa jest taka, że co jest fajnego w ogóle po prostu w tym, co tutaj robimy, że Wy macie pojazd, ok? W którym możecie zrealizować te rzeczy, ponieważ ja będę mówił tutaj o GNS, o Waszym biznesie GNS, w którym Wy od zaraz możecie zastosować te metody i te techniki. Natomiast u Was musi być tak zwana otwartość, ok? Wy musicie siebie otworzyć i z właściwym mindsetem podejść do tej informacji, ok? Ponieważ możecie podejść do tej informacji jak do setki innych webinarów, ok? Kto z Was był na webinarze, na którym były fajne informacje w przeszłości? Ktoś z Was był na takim webinarze albo na szkoleniu, na którym były fajne informacje? No właśnie, słuchajcie, ja pamiętam jedno z pierwszych moich szkoleń, to było, słuchajcie, Orlando, to było szkolenie Mastermind, na którym był Eric Worre, którego tutaj widzicie na slajdzie, to akurat jest zdjęcie z Manchesteru, z GoPro. Natomiast ja, no właśnie, miałem okazję być i być szkolony przez Erika Worre, również był tam, słuchajcie, Randy Gage, również po prostu dość mocna postać w ogóle w marketingu sieciowym. Wtedy jako konsultant Randy Gage wytrenował, wtedy tak o sobie mówił, największą liczbę milionerów i multimilionerów na świecie. Ja działałem w ich organizacji, a wtedy jego przychód, po prostu jego topowy przychód był na poziomie 120 tysięcy dolarów miesięcznie. Jak na po prostu takiego, zresztą u Erika również było podobnie. I miałem okazję po prostu uczyć się od nich na wczesnych etapach mojej w ogóle kariery w marketingu sieciowym. I pamiętam po prostu, jak było na tym szkoleniu na Florydzie, to był hotel, jeśli się nie mylę, to był hotel Omni Hotel, albo to był Gaylord, jeden z dwóch, to był Gaylord, przepraszam, na Florydzie, gigantyczny hotel Gaylord, gdzie tam w ogóle po prostu była taka mini deszczowy las w środku, ten hotel był w ogóle zadaszony, to było wielkie convention center i pamiętam, słuchajcie, tam 1200 osób, ok? I niektórzy ludzie na tym szkoleniu, jak już tam byliśmy, jak speaker coś mówił, to zaczęli pokazywać jakieś, słuchajcie, dąsy, jakieś pląsy, jakieś niezadowolenie. Jak po prostu, czy to, jak mówił po prostu Randy Gage, czy to Eric Worre, gdzieś tam po prostu pokazywali, a to nie dla wszystkich, to tak nie jest do końca, jak on mówi, tak? A ja, słuchajcie, po prostu siedziałem na krawędzi swojego krzesła, patrzyłem na tą informację, spijałem, słuchajcie, każdą nutkę, każde słowo spijałem, a z ust tych speakerów i mówię, to będzie mój bilet do wolności finansowej. To będzie moja kolej teraz. W jaki sposób ja mogę tą informację zastosować? Okay? I takie było moje nastawienie. I moje nastawienie było, że ja będę jednym z tych ludzi na tej scenie, tak? Byli ludzie, którzy słyszałem tam po prostu, którzy w kuluarach mówili, zobacz, ale tu jest 1200 osób, a tam na scenie są ci, co zarabiają 25, 30, 50, 100 i 120 tysięcy, a tutaj po prostu cała reszta to po prostu tylko jakieś resztki zostają, ok, dla całej reszty, ok? I słuchajcie, ja słuchałem tych informacji, no właśnie, i teraz, dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, ponieważ ta informacja, jaka by nie była, nawet jeśli zamiast mnie siedziałby tutaj, słuchajcie, sam Jim Rohn, ok? Czy sam Eric Worre, czy po prostu nazwijcie kogo chcecie, jakiegokolwiek innego
speakera czy trenera, to ta informacja nie będzie zadana i będzie bezużyteczna, jeśli będziecie ją otwierać z nieprawidłowym mindsetem, okay? Z nieprawidłowym nastawieniem umysłu. Jedno jedyne nastawienie umysłu wasze, które potrzebujecie mieć, to wasz żurnal sukcesu, wasz słuchajcie, notatnik, okay? Robicie notatki z tego, co tutaj jest i zadajecie sobie pytanie, w jaki sposób ja mogę zastosować tą informację, żeby 2016 rok był naprawdę najlepszym rokiem, jaki kiedykolwiek do tej pory był. Dla mnie. Okay? Dla ciebie. Ponieważ ja uważam, że skoro jesteś na tym webinarze, skoro dotarłeś aż tutaj, okay? Skoro przyszedłeś do Genes i skoro po prostu uczysz się tych wszystkich informacji, to uważam, że jesteś gotowy. To nie jest przypadek, słuchajcie, że nasze ścieżki się przecięły. To nie jest przypadek, że ty jesteś tutaj, gdzie jesteś w życiu. Ja jestem tu, gdzie jestem w życiu. Ja mam po prostu cel zrobienia czegoś naprawdę dużego. W jaki sposób nasze ścieżki się przecięły? Ja mam dla ciebie informację, a ty masz gotowość. Okej? To nie jest przypadek. Więc zróbmy coś naprawdę fajnego. Zróbmy coś naprawdę niesamowitego. Posłuchajcie, ponieważ Genes w tym roku, w 2015 roku, osiągnęło miliard dolarów, nie tylko skumulowany, słuchajcie, ale całościowo, rocznie produkuje miliard dolarów obrotu i nie zamierzają się zatrzymywać. Słuchajcie, idą do 2, 3, 5 i do 10 miliardów dolarów. Okej? Ja nie wiem, czy po prostu, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak wielka to jest okazja, że ty jesteś w tej firmie, w takim czasie, w takim momencie, że my razem jesteśmy w tej firmie. Słuchajcie, wszyscy w marketingu sieciowym mówią, to będzie kolejna miliardowa firma, to będzie kolejna miliardowa firma. 99% tych ludzi, z tych firm, słuchajcie, niestety okazuje się, że jest to po prostu jedna z firm, które produkują poniżej 100 milionów dolarów rocznie obrotu, okej? Okay? I nigdy nie znajdują się w pierwszej setce, tak? Nigdy nie są po prostu tym czymś, co mówi się, słuchajcie, o firmie Apple, tym czymś, co mówi się o firmie Uber, tym czymś, co mówi się, słuchajcie, o Microsoftie, co mówi się o Amazonie, tym czymś, co mówi się o tak zwanych benchmarkach, tak? Firmach, do których się równa. Słuchajcie, Genes jest firmą, do których się równa i ty możesz, ja powiem tak, może po prostu prostym językiem, pojechać na grzbiecie tego sukcesu. Okay? Pojechać na tych plecach i gdziekolwiek ty jesteś w życiu, możesz odseparować siebie, ponieważ po prostu masz firmę, która eksploduje, masz swój zespół liderów, którzy wiedzą, jak zarobić na tym pieniądze, którzy przekazują, trenują, dają właściwy trening, tworzą właściwe wydarzenia, tworzą, dają po prostu ci system, okay? Dają ci webinary, szkolenia, mamy po prostu system, mamy mnóstwo narzędzi, które jest dla ciebie i ty dzięki temu możesz wybudować gigantyczny biznes albo jakikolwiek biznes zadecydujesz, żeby wybudować. Okay? No właśnie. I teraz jak wobec tego wyznaczyć fajne rzeczy? Jak wobec tego wyznaczyć fajne cele? Jak to zrobić, żeby to zadziałało dla ciebie? Słuchajcie, co jest mega mocną rzeczą w planie kompensacyjnym Genes, że tutaj czasami z jednego spotkania, na które idziesz, pokazując komuś produkt i biznes, prezentację, PowerPointa, filmy, okay, gdzie pokazana jest firma, produkt i biznes plan, kiedy wytłumaczysz komuś, dlaczego ktoś ma wystartować na ambasador, dlaczego to jest najlepszy pakiet, okay, możesz zarobić, słuchajcie, 1000 zł. Okay? 250 dolarów przy tej stawce dolara to jest 1000 zł, które może wpaść z jednego spotkania. Okay? Teraz, więc ludzie sięgają tutaj po szybkie pieniądze, które daje Genes, to obraca się w cykle i macie jeszcze procent od zarobków waszych biznespartnerów. Słuchajcie, ja bym chciał, żeby każdy z was teraz wyrysował, ile chcecie zarabiać, tak jak tutaj, żebyście narysowali organizację, okay, i żebyście narysowali, ile chcecie mieć cyklów miesięcznie produkowanych na koniec przyszłego roku. Ile chcecie mieć cyklów? Czy to jest, słuchajcie, 50 cyklów miesięcznie, 100 cyklów miesięcznie,
200 cyklów miesięcznie, 300 cyklów miesięcznie. Powiem Wam tak, teraz wyznaczcie po prostu tak to, co byście chcieli, a potem dopasujecie to, co by było dla Was naprawdę mega fantastycznym rozwiązaniem. A potem pokażę Wam, albo dopasujecie sobie Wasz cel do Waszej sytuacji. Okay? Ponieważ różni ludzie mają różne cele, różni ludzie mają różne sytuacje i być może Ty powinieneś sobie wyznaczyć dużo większe cele, aniżeli kiedykolwiek wcześniej sobie stawiałeś, a być może Ty również, tak? Albo ktoś inny, być może potrzebuje sobie wystawiać bardzo małe cele, okay? I nie może wręcz sobie planować typu będę miał 100 cyklów, okay? Bo być może jesteś osobą, która wielokrotnie nie osiągnęła dużego celu i ma wręcz po prostu zakodowane negatywnie zasocjowane, być może masz po prostu rzeczy z osiąganiem celów. I być może twoja podświadomość, twój umysł, jak wyznaczasz sobie cel, będzie tobie po prostu mały głos, będzie się sabotował i mówił, nie, wyznaczałeś sobie milion razy cele, nie osiągnąłeś tego w przeszłości, co sprawia, dlaczego myślisz, że po prostu osiągniesz to teraz, okej? I być może ty powinieneś sobie wyznaczać tak zwane malutkie cele, typu zrobię na przykład 5 telefonów dziennie, czy zrobię na przykład 3 spotkania dziennie, okej? I to jest twój jedyny cel, który powinieneś sobie wyznaczyć i ewentualnie mały cel tygodniowy. Okay? Zakładasz sobie tygodniowe cele, dzienne cele i tygodniowe cele i nic więcej. Okay? Może tak być, okay? Że może być taka sytuacja. Natomiast mimo tego, że po prostu masz te małe cele, masz te małe bloki, powinieneś mieć jak cel, z tym, że powinieneś mieć taki cel, w który wierzysz, że jesteś w stanie go zrealizować. A ponieważ no właśnie po prostu tak to jest, dokładnie tak jest, jak mówię. Więc no właśnie. Lecimy dalej. Więc każdy z Was powinien pomyśleć sobie, jakie pieniądze i zapisać, jakie pieniądze chcecie zrealizować. Tutaj macie fajną rzecz, że macie tabelkę, która ułatwia Wam zaplanowanie danego celu. Okay? Jeżeli Waszym celem na przykład jest zrobienie rubinowego kierownika, to widzicie, że musicie mieć 12 kierowników, okay, tutaj, i musicie mieć 200 cykli w miesiącu. Okay? Czyli Wasza organizacja musi produkować 200 cykli. Wtedy zarabiacie, jeśli jesteście rubinem, zarabiacie no na pewno ponad 10 tysięcy dolarów miesięcznie. 10 tysięcy dolarów, 200 cykli, słuchajcie, 200, grubo ponad. Te 10 tysięcy to jest taka po prostu dolna granica, bo z samych cyklów przy 200 cyklach macie 7 tysięcy dolarów, a wiadomo, że jeszcze tam po prostu macie kierowniczą prowizję wyrównawczą i tutaj po prostu zaczyna się dopiero zabawa, okej? Okay? Więc to jest tutaj, każdy z Was planuje sobie organizację i przychód, który chcecie mieć, ok? I tutaj macie ilość, jeżeli na przykład chcecie być szafirem, 12 osób, 12 kierowników, ok? Kierownik to jest ktoś, kto ma jedną osobę w jednej organizacji, drugą osobę w drugiej organizacji, ok? Jedna w lewo, jedna w prawo, a macie dwóch ludzi w organizacji i jesteście w tym momencie kierownikiem. Takich ludzi a potrzebujecie mieć 12, 3 w jednej organizacji, 6 w drugiej organizacji, albo to może być 6 z lewej, 6 z prawej, minimum 3 w jednej organizacji, reszta może być w drugiej organizacji, to zależy od Was. Wtedy jesteście szafirem. Oczywiście, jeżeli ktoś kupi ambasadora, ma tą pozycję szafira na 6 miesięcy, jest tak generalnie, że jak ktoś na przykład ma uprawnienia szafirowe, może nie ma pozycji, a ma uprawnienia szafirowe, więc sięga tak samo 3 poziomy, tak, to jest bardzo fajna rzecz. Ten pakiet szafirowy można kupić więcej aniżeli jeden raz. Okay? Teraz, słuchajcie, oczywiście na pewno zdarzyło się Wam, że przychodzicie do kogoś, oferujecie biznes w marketingu sieciowym, tak, i ktoś Wam mówi, przepraszam, mam inne sprawy, jestem zbyt zajęty, nie mam czasu. Tak? Czasami po prostu jak coś takiego słyszę, to jest, przypomina mi się właśnie ten obrazek, gdzie widzicie tutaj po prostu 15-wieczny rycerz, prowadzi wojnę, walkę i przychodzi do niego sprzedawca broni, no i po prostu ten rycerz mówi, stary, po prostu nie widzisz, że jestem zbyt zajęty, tak, że mam naprawdę ważne sprawy. I tak samo u nas, słuchajcie, czasami zdarza się, że przychodzimy z jakimś fajnym rozwiązaniem do kogoś, a ktoś nam mówi, nie mam czasu, jestem zbyt zajęty, natomiast to było dokładnie to, co mogło rozwiązać problem tej osoby, okej? Ta informacja, którą teraz Wam dam, którą tutaj na tym webinarze uzyskacie, ta informacja totalnie może wprowadzić Wasz biznes, Wasze rezultaty na kolejny poziom, okej?
Więc po prostu lecimy dalej. Na pewno słyszałeś do tej pory o tym, że o tak zwanej technologii wyznaczania celów, która nazywa się SMART. Okay? O tym, że cel powinien być konkretny, okay? S, czyli specific, tak? Konkretny, czyli powinien być jasno sprecyzowany, czyli, czyli powinniśmy napisać, czyli jest na przykład 28.12.2016, jestem na przykład diamentowym dyrektorem, zarabiam 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy złotych miesięcznie i mam dzięki temu po prostu mnóstwo pasji i radości. Okay? Czyli to powinien być cel. Okay? Konkretny, prosty. Mało tego, M powinien być mierzalny, powinien być również znaczący, okay? A znaczy achievable, czyli powinien być osiągalny, tak? R znaczy po prostu realistic, czyli realistyczny i odpowiedzialny. Cel powinien być również ekologiczny, ok? Czyli, słuchajcie, nie możemy sobie wyznaczać celów, które miałyby jakąś destrukcyjną, niosłyby jakąś destrukcję dla innych ludzi, ok? Więc jeśli na przykład po prostu ktoś wyznaczyłby sobie cel, zrobię to w 3 miesiące i na przykład rzuca pracę, zamyka biznes, poddaje wszystkie po prostu projekty, które nad którymi do tej pory pracował i wszystko wyrzuca na bok po prostu, nie wiem, rodzinę odsuwa na bok, wszystko odsuwa na bok i mówi tylko i wyłącznie biznes, biznes, biznes i od rana do nocy pracuje, nie zwraca uwagi na, nie wiem, na niezapłacone rachunki, na jakieś inne rzeczy, bo tylko i wyłącznie pracuje nad celem, to ten cel nie jest ekologiczny, ok? Po prostu. Dlatego słuchajcie, każdy z was, ja również tak samo preferuję, że nie pozwalam nikomu wejść na tak zwane zawodowstwo, czyli żeby ktoś tylko i wyłącznie robił GNS, bez pracy etatowej, bez biznesu, jakiegoś innego źródła dochodu, jeśli ktoś nie zarabia 3 razy więcej swoich tradycyjnych tematów, aniż z GNS wszystkimi moimi biznes partnerami, ok? Więc zastanów się, czy twój cel jest ekologiczny, ok? I teraz ostatnia rzecz po prostu, to jest tutaj po prostu T od timingu, czyli określony w czasie powinien być cel, tak? I powinien być jasno sprecyzowany, mieć konkretną datę. I być może słyszałeś to określenie, ja tutaj przywołałem to jeszcze raz, natomiast powiem wam tak, że jest wiele więcej ważnych rzeczy, albo ja muszę wam to rozłożyć i rozpakuję wam to wszystko, żeby to i dopiero wtedy będzie miało to sens, ponieważ ta technologia była zbyt wiele razy przedstawiana ludziom w taki sposób, jak ja mówię, i wielu ludzi od tak zwanego w cudzysłowie law of attraction mówi, zamknij sobie oczy i wyobraź sobie i wizualizuj sobie, ok? Powiem wam tak, nie będę się wypowiadał na temat wizualizowania, natomiast pokażę wam, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby to mogło się rzeczywiście wcielić w rzeczywistość, ok? I ci ludzie, którzy po prostu mówili innym ludziom o wizualizacji, to mówili tak samo, że wizualizacja bez pracy i bez wprowadzania rzeczy i bez pracy nad osiągnięciem danego celu, no jest po prostu, jest to pomyłka, ok? Także po prostu, jeśli jest, taka, jest takie powiedzenie, jak się modlisz, to zacznij ruszać po prostu nogami albo planuj tak, jakby to i miej taką nadzieję i wiarę, jakby to wszystko zależało od Boga, a rób tak, jakby to wszystko zależało od Ciebie, tak? Niektórzy mówią, as you pray, move your feet. Czyli jak się modlisz, to zacznij ruszać swoimi nogami. Także to jest jeszcze tutaj dodatkowe wsparcie. Więc to jest taka moja filozofia na temat właśnie tego pozytywnego myślenia i samej wiary, tylko i wyłącznie w sam cel. No właśnie, więc po prostu bardzo ważne tak samo jest, kiedy stawiamy sobie cele, że słuchajcie, lew nie po prostu nie, lew nie spędza mu sens powiek, opinia słuchajcie innych owiec, więc tak samo my nie możemy się przejmować tym, co inni sobie ludzie myślą, co inni sobie ludzie po prostu myślą na przykład być może czasami na twój temat, ok? Albo jak po prostu przychodzisz i mówisz im, że słuchaj, w tym roku będę miał six-pack, tak? Ja wiem, że po prostu moje na przykład środowisko, już właśnie po prostu jak słyszy o six-packu u mnie, czy o no właśnie po prostu zen body, to w tym momencie po prostu, no właśnie, tam podśmiechują się. Dlaczego?
Dlatego, bo znowu, słuchajcie, zrobiłem sobie, przygotowałem się dobrze do Zena. Waga startowa 112,5 kg, ok? Ok. Ja to nazywam dobrym przygotowaniem do startu. Natomiast będę nad tym pracował. Będę nad tym pracował. No i tyle. I watch me, ok? Tyle mam do powiedzenia w tym temacie. I tak samo, słuchajcie, ty, jeśli chodzi o inne jakieś po prostu twoje cele, które na przykład planowałeś sobie, ale nie byłeś w stanie ich zrealizować, z jakichkolwiek powodów, ten webinar jest specjalnie dla ciebie, ponieważ pozwoli ci się wielokrotnie w ogóle uwolnić od rzeczy, które trzymały cię w przeszłości przed tym, żeby swoje własne cele realizować. Czasami niektórzy właśnie zastanawiali się, co inni powiedzą, tak? Następnym razem, jak pomyślisz sobie, jak przyjdzie ci do głowy myśl, co inni powiedzą, ok? To przypomnij sobie, hej, lew się nie przejmuje tym po prostu opinią owiec, po prostu, tyle, koniec. To nie lew, który się przejmuje opinią owiec. Wszystko, idziemy do przodu. Nawiasem więc pytanie, czy do tej pory, słuchajcie, podobają się wam te informacje, czy te informacje po prostu mają dla was sens i czy uważacie, że będą dla was pomocne te rzeczy, o których tutaj mówimy. Dajcie mi feedback, napiszcie o skali od 1 do 10, jak do tej pory w ogóle dla was informacje. Ok, super. Mam nadzieję, że będą na tyle dobre. Dzięki w ogóle za tutaj po prostu tak samo niskie oceny. 8, 9. Za niższe oceny. To jest dla mnie po prostu dodatkowa motywacja, żeby się lepiej postarać. No właśnie. Słuchajcie, dlaczego być może w przeszłości były rzeczy, których nie realizowałeś? Tutaj króciutko na ten temat, bo robiłem już na ten temat webinar. Natomiast słuchajcie, czasami jest kwestia programowania, tak? Wszyscy na pewno słyszeliście historię o słoniu, że słoń, słuchajcie, duży słoń stoi po prostu, nie ma dla słonia klatki, tylko jest zawiązany na sznurku albo na łańcuchu za nogę i mimo tego, że ma wystarczająco dużo siły, żeby mógł się uwolnić z tego łańcucha, to jednak po prostu się nie uwalnia, tylko stoi w miejscu i nie idzie do przodu, bo właśnie kiedy był małym słonikiem, to ten łańcuch był dla niego wystarczająco trudny, ale potem przestał próbować. Tyle razy próbował się z niego uwolnić, jak był mały, że przestał próbować. Mimo tego, że po prostu kiedy urósł i kiedy słoń jest dorosły, mógłby się uwolnić z tego właśnie po prostu prostego, tutaj ograniczającego go łańcucha i sznurka i liny, to jednak nie jest w stanie się poruszyć do przodu, ponieważ jest uwiązany, jest zaprogramowany, żeby się nie ruszać i żeby nie próbować wystarczająco mocno. Był przypadek, słuchajcie, w cyrku w Belgii, gdzie 14 słoniów, kiedy wybuchł pożar, było przywiązane do zwykłych, słuchajcie, barierek. Wyobraźcie sobie barierkę, zwykłą barierkę, taką jak na boisku, którą normalnie człowiek może podejść i ją może po prostu wyrwać z ziemi i przenieść się w inne miejsce. I te 14 słoni było przywiązane do tej barierki. I ludzie, słuchajcie, z kilometrów przychodzili, żeby po prostu zobaczyć, co jest grane, bo potrafili, słuchajcie, słyszeć. Był ludzkim uchem, można było usłyszeć ryk słoniów. Setki metrów unosił się swąd, słuchajcie, palonej skóry słoniów, okay, która po prostu, które były w tym pożarze, w obliczu tego ognia. No i właśnie po prostu tragedia nastąpiła, 14 słoni, słuchajcie, spłonęło, ponieważ nie potrafiły się ruszyć. Gigantyczny pożar, one nie potrafiły się poruszyć do przodu, bo tak miały zaprogramowane, że są przywiązane i koniec. Gdzie normalnie, słuchajcie, zwierzę w obliczu ognia potrafi zrobić niesamowite rzeczy, niesamowity wysiłek i potrafi wyzwolić gigantyczną siłę, to jednak tutaj po prostu nie były w stanie tego zrobić i spłonęły żywcem. No właśnie, i teraz słuchajcie, tak samo my wielokrotnie jesteśmy programowani przez różnego rodzaju, słuchajcie, ograniczające decyzje i przez różnego rodzaju slogany, schematy, które ktoś nam powiedział, które gdzieś usłyszeliśmy, a które czasami, słuchajcie, sami sobie opowiadamy i powiem wam tak, i miejcie to na uwadze i moim zdaniem powinniśmy się wszyscy od takich rzeczy uwolnić, okej?
I również to nie jest problem, żeby się uwolnić, tak? Gdybyście, słuchajcie, dzisiaj mogli powiedzieć do tego słonia, zwłaszcza po takim jakimś, słuchajcie, motywacyjnym treningu, to co byście powiedzieli temu słoniowi, żeby się ruszył z miejsca? Słoń, no dawaj po prostu, stary, ty możesz to zrobić, niesamowite rzeczy będą się działy dla ciebie, ruszaj do gry, dawaj, dawaj, to jest tylko po prostu jakaś linka i kijek, to jest tylko kawałek łańcucha. I teraz pytanie, co by wam słoń odpowiedział po takiej waszej motywacyjnej po prostu mowie do niego, tak, gdyby umiał mówić, co by wam odpowiedział? Co by wam ten zawiązany słoń odpowiedział, gdyby umiał mówić? Ktoś ma jakiś pomysł, co by słoń powiedział? Tak? Ja wiem, że nie dam rady, tak? No właśnie, co jeszcze? Nie da się. Ja to znam. Dokładnie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiem swoje, próbowałem kilka razy. Słuchajcie, i tak samo bardzo często ludzie przychodzą na tego typu webinar, na tego typu szkolenie, słuchają trenera i właśnie zaczynają wypowiadać w swojej głowie jakieś inne myśli, inne rzeczy. I o to właśnie mi chodziło, żebyście wy podeszli do tej informacji w zupełnie inny sposób. Żebyście wy podeszli do tej informacji i zaatakowali ten rok w zupełnie inny sposób. Nie jak ten słoń, który, no właśnie po prostu, kiedy wybucha pożar, to po prostu w nim płonie, ok? Chcę, żebyście wy podeszli w zupełnie inny sposób. Teraz, nasz, słuchajcie, umysł jest jak komputer. I to, co utrzymywane jest w umyśle, to kiedy naciskamy przycisk drukuj, czyli działaj, to w tym momencie drukarka drukuje. Okay? I teraz dużo rzeczy jest w naszej głowie, w naszym umyśle, w naszym mindsetzie, które w jakiś sposób, kiedy my podejmujemy działanie, się uzewnętrzniają. Ja tutaj nie spędzę dużo czasu na tym temacie, natomiast słuchajcie, trzeba przeprogramować program i trzeba w programie, do programu wpisać nowe rzeczy, ok, żeby na drukarce tutaj wyskoczyły nowe rzeczy, ok? Dlatego, słuchajcie, robiłem szkolenie, które nazywa się Elitarny Networker i dlatego stworzyłem, słuchajcie, deklarację tak zwanego elitarnego networkera, ok? Ja będę ich tutaj omawiał, natomiast sprawdźcie wy, czy to, co mówicie wy o sobie, o swoim biznesie GNS, o swoim, słuchajcie, o swojej sytuacji, o swoich upline'ach, o swoim produkcie, ok? Czy to są rzeczy, które służą wam i w pozytywny sposób wpływają na waszą dobrą energię, czy być może wam zabierają energię? Opowiem wam tylko jedną prostą historię. Kiedy przyszedł, słuchajcie, menadżer, który nie miał rezultatów, do menadżera, który miał bardzo dobre rezultaty, to było w branży finansowej, w branży ubezpieczeniowej, i ten menadżer, który nie miał rezultatów, to przyszedł do tego dyrektora i mówi, wiesz co, ja nie wiem, jak ty możesz sprzedawać ten produkt, ja nie wiem w ogóle, jak ty po prostu radzisz sobie na tym rynku, ten produkt jest bardzo drogi, ludzie w Polsce nie lubią agentów ubezpieczeniowych, nie lubią finansistów, nie lubią, słuchajcie, produktów, za które będą mieli, dopiero będą mieli korzyści po 30, po 40 latach, ale to dopiero jak umrą, ok? I w ogóle po prostu Polska jest zabierana na takie po prostu raritasy, jak w ogóle, jak my tutaj nasza firma oferuje. W ogóle to chyba być trzeba po prostu jakimś, nie wiem, albo po prostu manipulatorem, albo jakimś tam mega, mega sprzedawcą, który potrafi sprzedać lód Eskimosom, żeby w ogóle sobie tutaj poradzić na tym rynku. Czy to jest spalona ziemia, to się nic nie da zrobić, okej? Okay? Słuchajcie, i ten dyrektor patrzy na tego człowieka, pewnie pomyślał sobie po prostu w głowie, nie wiem, co sobie pomyślał, ale być może mógł sobie pomyśleć, na przykład z takim przekonaniem nie jesteś w stanie zarobić w ogóle żadnych pieniędzy. Natomiast on patrzy na niego i mówi mu, a po co tutaj jesteś w tej firmie w ogóle? Po co tutaj przyszedłeś? On mówi, no przyszedłem tutaj po to, żeby zarabiać pieniądze. A ten dyrektor mówi, no jak ci idzie? A on mówi, no mówię ci, przecież tragedia, katastroficznie mi idzie. Tak? A w ogóle nic mi nie idzie, tak? I dlatego do ciebie przyszedłem po prostu, żeby się dowiedzieć w ogóle, jak to można zrobić, żeby mi szło. I ten dyrektor po prostu patrzy na niego i mówi, wiesz co? Wiesz, ja w ogóle po prostu nie wiem, co ty w ogóle do mnie mówisz,
o tych rzeczach, których do mnie mówisz, ponieważ ja wierzę i moje przekonania są, że to jest po prostu niesamowity rynek, że to jest po prostu, że nasz produkt jest niesamowitym produktem, który rozwiązuje wiele problemów innym ludziom. Wierzę, że w ogóle rynek to nie jest miejsce do krojenia torta, tylko to jest miejsce do pieczenia tortów, okay? Do upieczenia wielu, wielu tortów. Wierzę, że w ogóle, że po prostu to jest niesamowita okazja dla ludzi i wierzę, że w ogóle tutaj, dlatego, że w Polsce nie ma pieniędzy, to właśnie dlatego jest tutaj idealne miejsce do robienia biznesu. I po prostu to są moje przekonania, więc jeśli ty chcesz mieć rezultaty, które ja mam, to przestań wierzyć po prostu w to, co dla ciebie nie działa, okay? Zacznij wierzyć w to, co po prostu, zacznij wierzyć w to, co ja wierzę, okay? Jeśli chcesz mieć rezultaty takie, jakie ja mam. I słuchajcie, jaka lekcja z tego? Taka lekcja, że jeżeli przyjdziesz, słuchajcie, jeżeli wy dzisiaj przyjdziecie na przykład do Artura Rdzonka i zapytacie się, słuchajcie, jakie jest GNS, jaki jest network, to on wam powie fantastyczny, cudowny, produkty super i w ogóle jest fajnie, okej? Okay? A wy w tym momencie przychodzicie i zastanówcie się, zadajcie sobie pytanie, czy mówicie to samo, to co top liderzy w ogóle po prostu w tej firmie, tak? Ja patrzę, słuchajcie, na Scotta Lewisa, który jest topowym w ogóle po prostu prezydentem w całej firmie, w ogóle chief visionary officer na topowej pozycji założycielskiej. Jak patrzę po prostu, co on mówi, jaki ma przekaz do innych ludzi, to ja się wcale nie dziwię, że miliard dolarów, słuchajcie, ta firma produkuje. I teraz, jeśli ty będziesz przede wszystkim najpierw w sobie myślał, okay? A potem dzielił się tą informacją z innymi ludźmi i przekazywał tą informację innym ludziom, to sprawy się zupełnie mogą pozmieniać dla ciebie również. I teraz stąd te deklaracje. Zacznij deklarować rzeczy, które tobie służą i które służą innym ludziom i które pomagają innym ludziom. Czyli na przykład finalizuję spotkania z wysoką skutecznością, klasą, słysząc tak, 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 okej? Okay? I inne, słuchajcie, po prostu ja tutaj wrzuciłem niektóre deklaracje tak zwanego elitarnego networkera. A mam też, słuchajcie, te deklaracje wydrukowane w formie wizytówki, okej? Okay? No właśnie, po prostu noszę w portfelu i podpieram się tymi deklaracjami. I teraz pytanie, czy być może ty nie powinieneś zamienić kilku swoich przekonań na takie, które będą ci służyć, okej? Okay? No właśnie. Kolejna rzecz. Słuchajcie, w ogóle pytanie do was, czy te rzeczy miały dla was sens? Słuchajcie, dla kogo z was to miało sens i dla kogo z was uważacie, że te rzeczy po prostu to jest swego rodzaju nowość i mogą wam pomóc w prowadzeniu waszego biznesu, okej? Okay? Bardzo fajnie. Aga, I'm watching you, okej? Okay? Super. Słuchajcie, teraz tak, jak sprawić, żeby 2016 rok był naprawdę najlepszym rokiem w naszym życiu, okej? Okay? Teraz tutaj piszę z angielskiego: you can't start the next chapter of your life if you keep rereading the last one, okay? Nie możesz po prostu wystartować nowego rozdziału w twoim życiu, jeśli cały czas po prostu jesteś w trakcie czytania ostatniego, okay? I tego samego po prostu ostatniego rozdziału. Teraz popatrzcie, jeżeli po prostu przerabiamy te same case'y, okej, okay? I tutaj po prostu o tych samych rzeczach, tutaj po prostu te same rzeczy, rozbijamy się o te same rzeczy, o te same przekonania, opowiadamy sobie te same rzeczy, okej? Okay? Mamy w naszym programie napisane to samo, okej? Okay? I z tymi samymi po prostu, z tymi samymi słowami, programami czy przekonaniami będziemy chcieli podejść po prostu w kolejnym roku, no to powiem tak, musimy pójść do zupełnie nowego rozdziału. I musimy podejść z zupełnie inną energią. I powiem wam tak, musimy zamknąć poprzedni rozdział. Albo moja rekomendacja jest taka, żebyście zamknęli kolejny rozdział. Słuchajcie, w jaki sposób zamykamy kolejny rozdział? Moim zdaniem trzeba pogodzić się z przeszłością. Okay? I teraz wiem, że dla niektórych ludzi to będzie dziwne stwierdzenie, natomiast moim zdaniem przeszłość trzeba zamknąć, ok? Trzeba domknąć przeszłość. W jaki sposób, słuchajcie, domknąć przeszłość? Podziękować za to, że była, ok? Podziękować za to, że była i
poszukać benefitów, które dostaliśmy i które otrzymaliśmy z tej właśnie przeszłości. Poszukać korzyści, które przyszły nam na czasami z trudnych sytuacji. Ok? I jeśli domkniemy tą przeszłość i podziękujemy za nią, okażemy jakąś wdzięczność za nią, to i zrobimy tak zwane katarsis, ok? Wybaczymy sobie, tak, za wszystkie, nie wiem, błędy, porażki, problemy, wyzwania, za rzeczy, które nie zrobiliśmy i poszukamy tam benefitów i korzyści, to będziemy, słuchajcie, szli w przyszłość, w lekki sposób. Ten słoń nie będzie już w tym momencie na linie, ok? Ponieważ jeden z problemów z wyznaczaniem sobie celów, słuchajcie, jest taki, że jeśli mieliśmy nieosiągnięty, niezrealizowany cel, tu jest po prostu teraz, i tutaj mieliśmy 20 rzeczy, które chcieliśmy, ale się nie zrealizowały, ok? I teraz wyznaczamy sobie jeszcze większe, słuchajcie, cele po prostu na przyszłość, to co niesie nasza podświadomość? Co jest po prostu, słuchajcie, w naszym programie zapisane? Co jest w naszym po prostu programie tutaj zapisane? Może boleć, może być porażka, może być rozczarowanie, może być po prostu coś innego. To samo, słuchajcie, co u słonia, ok? To samo, co u słonia w tym momencie pojawia się u nas. Więc jeśli poszukamy sukcesów, poszukamy, słuchajcie, jakichś dobrych rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości, jeśli obrócimy problemy w lekcje życiowe, jeśli obrócimy problemy w wyzwania, jeśli podejdziemy do całej sytuacji w zupełnie w dojrzały sposób, ok? I podziękujemy za tą przeszłość, to będziemy mogli lekko biec do przodu. Zrzucimy cały bagaż w ogóle po prostu przeszłościowych rzeczy, ok? I dlatego warto zapisać sobie, za co jestem wdzięczny, ok? Jakie lekcje wyciągam z poprzedniego roku, z mojej przeszłości, ok? Jakie lekcje i w jaki sposób te rzeczy będą służyć nam na przyszłość, ok? Jeśli z lekcji albo z negatywnego wydarzenia obrócimy je w lekcje, to nasza podświadomość poczuje się lekko. Słuchajcie, w psychologii jest taka analogia, że jest tak zwana podświadomość, jest po prostu tak zwany jeździec jadący na słoniu. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał tą analogię. Jeździec, tutaj od Kamila usłyszałem to pierwszy raz, nie słyszałem tego wcześniej, jeździec jadący na słoniu. Okay? Jeździec jadący na słoniu i jest to taka metafora w zasadzie, gdzie jeździec to jest nasz świadomy umysł. Tak? Przychodzimy na takie szkolenie rozwoju osobistego i po prostu trener mówi bum, cele, bum, po prostu Hawaje w przyszłym roku, jazda dookoła świata, lecimy, tak? Do przodu. Tak? I to jest ten jeździec. On się rwie do przodu i on po prostu szybko w tym momencie potrafi pojeździć. A nasza podświadomość to jest w tym momencie słoń. I ona mówi, zaraz Piotrze, ale pamiętaj tutaj, po prostu takie masz ograniczenie, taki masz limit, taką masz barierę, okej? Okay? Takie masz tutaj ograniczenie, nie tak szybko, okej? Okay? I podświadomość nas trzyma, tak? Chcemy zrobić telefon, ale myślimy sobie, odpalają się sygnały, nie jesteś wystarczająco dobry, nie tamto, za mały, dwóch poprzednich ludzi ci odmówiło, i tak dalej. Słuchajcie, czy to dla was ma sens? Czy to się wam podoba? Słuchajcie, dlatego to praktykowanie tej wdzięczności, okay, i obrócenie problemów w lekcje, poszukanie w problemach i w trudnych sytuacjach korzyści, obraca i po prostu totalnie zachęca tego słonia, zwalnia tego słonia z tej liny i pozwala mu iść do przodu. Okay? No właśnie, ponieważ jeżeli tam był zysk, tam była korzyść, to może iść do przodu, to słoń chce więcej korzyści. Okay? Dlatego mówi się, że sukces rodzi sukces. Okay? I tak dokładnie jest. Sukces zdradza sukces. Bardzo łatwo jest budować na sukcesie. Między innymi, słuchajcie, dlatego MLM Master, aplikacja, którą macie, wynagradza was tutaj. Tak? Wynagradza was za wasze sukcesy, za podejmowanie działania. Chodzi o to, żeby dawać nagrody
dla, między innymi dla waszej podświadomości, za aktywowanie i za działanie. Okay? Także tak to wygląda. Słuchajcie, czy to jest dla was ważne i czy w pełni rozumiecie, jak po prostu zamknąć tutaj tą przeszłość, jak domknąć tutaj po prostu te w ogóle po prostu sprawy przeszłościowe. Czy to dla was ma sens? Zresztą słuchajcie, ja jeszcze jedną rzecz wam powiem, zresztą wszyscy teraz byli przy okazji różnego rodzaju świąt, słuchajcie, ludzie życzyli sobie powodzenia, szczęścia, zdrowia, pieniędzy w ogóle i tak dalej, i tak dalej. To akurat był taki czas, że warto po prostu rozpocząć teraz zupełnie nową, słuchajcie, nowy rozdział, nową przygodę. Ja, słuchajcie, mam jeszcze jeden sekret, o którym muszę wam powiedzieć. Ja wam powiem tak, że pomijając wszystkie rzeczy, które tutaj po prostu, o których wam mówię, to mam całą po prostu, słuchajcie, bibliotekę, to wam pokażę kawałek tutaj mojej biblioteki, nie pokażę wam, nie będę mógł obrócić. Całą mam bibliotekę, no nie jestem w stanie wam pokazać, musiałbym obrócić mój duży komputer całkowicie, natomiast mam całą bibliotekę różnego rodzaju książek i ksiąg, słuchajcie, po prostu z różnego rodzaju wiedzą o biznesie, rozwoju osobistym i o innych rzeczach, natomiast powiem wam tak, że moja najmocniejsza technika, jaką mam, kto z was chciałby znać moją najmocniejszą technikę? Technikę, którą bym postawił przed wszystkimi innymi, po prostu technikami i metodami, tak? Być może niektórym ludziom się to nie spodoba, natomiast moja najlepsza technika, jaką mam przed wszystkimi innymi technikami, to jest, słuchajcie, po prostu kolana i modlitwa tam po prostu do najwyższego, słuchajcie, Stwórcy, i stamtąd płyną najlepsze rezultaty. Okay? Stamtąd płyną najlepsze rezultaty i największe rezultaty. I chcę, żebyście wiedzieli, że przed w ogóle po prostu jakimi wszystkimi innymi rzeczami, nawet jak sami wychodzę, robię dynamiczne speech'e, dynamiczne po prostu jakieś przemówienia z motywacją typu ty możesz, okay? No to po prostu ty możesz i te rzeczy się dzieją. Okay? Tak ja podchodzę do tego, dlatego, ponieważ po prostu wiele razy stawiałem sobie ja tylko i wyłącznie cele i wiele rzeczy się nie działo tak, jak ja chciałem, okay? I pracowałem, robiłem wszystko super, ale po prostu czasami było tak, że jak tam po prostu załatwiłem pewne rzeczy, no to wtedy te rzeczy, które wcześniej nie były możliwe, po prostu zaczęły się dziać. Okay? Niektórzy po prostu ludzie mówią, o, to jest biznes, okay? Tutaj się powinno mówić o biznesie, a nie o takich rzeczach. Musiałem się wam z tymi podzielić, żeby ujawnić wam to po prostu, w co rzeczywiście wierzę. Tak jak mówię, po prostu czasami powiedziałbym, że wiele z moich osiągnięć nie są również to osiągnięcia po prostu, bo Piotr Mosia był dobry, tylko że tam właśnie po prostu Pan Bóg pozwolił, żeby jakieś rzeczy się zrealizowały, tak? Których ja sam w stanie nie byłem zrealizować. Okay? Także tak to wygląda po prostu z mojej perspektywy. To był mój ten największy sekret. I też po prostu podzieliłem się z wami. Wy zróbcie, jak to będzie po prostu w danym etapie waszego życia stosowne dla was. Okej, okay, dobra, to lecimy dalej. Pytanie, czy tamten sekret się wam w miarę podobał? Jeśli się wam nie podobał, no to nie na tym, jeśli na tym etapie życia się nie podobał, być może przyjdzie taki etap życia, że wrócicie wiedzą do tego webinaru i będziecie mogli wykorzystać. Powiem wam tak, że dużo rzeczy się po prostu może wydarzyć od tak. Okay? No właśnie, super. Słuchajcie, teraz jakie są cele na 2016 rok? Chciałbym, żebyś przyłożył kartkę i długopis do ręki, okay? I do swojego żurnalu sukcesu i zapisał, ile będziesz mieć ludzi w organizacji, okay? Jaką będziesz mieć rangę, okay, w 2016 roku, tak? Ile ludzi będziesz mieć na randze, tutaj powiedziałbym nawet na randze szafira albo na randze perły, jakie ze względu, dopasuj to do twoich celów, okay? Z czego będzie znana twoja organizacja? To jest kilka celów, które
Każdy z was, słuchajcie, może mieć organizację w organizacji. Wszyscy jesteśmy częścią Dream Teamu albo na przykład Success Teamu, ok? I w tym Success Teamie ty możesz mieć po prostu tak samo swój team, który jeszcze możesz dodatkowo nazwać, ok? Gdzie możesz zdobywać tak zwaną kulturę, ok? Te same cele, które tutaj widzisz, chciałbym, żebyś przełożył sobie na jeden tydzień, ok? Tak? To jest tak zwany cel mini, ok? Na cele na jeden tydzień, na jeden miesiąc, ok? Czyli na 4 tygodnie, na 3 miesiące, na 6 miesięcy, na 12 miesięcy, ok? A jakby cele 12-miesięczne, oczywiście możesz po prostu przełożyć i mieć cel po prostu 24 miesiące i na przykład 5 lat, ok? I takie same cele możesz sobie po prostu rozplanować w ten sposób. Pamiętaj, że jest taka zasada plan, do, review, adjust, czyli jeżeli po prostu po tygodniu ten cel, który sobie założyłeś, nie dzieje się, to trzeba po prostu wyznaczyć sobie nowy cel, ok? Czyli plan, czyli planujesz, do, czyli robisz, potem po prostu patrzysz na rezultaty, robisz oszacowanie twoich wyników, a potem dopasowywujesz, ok? Czyli planujesz, robisz, oszacowywujesz i dopasowywujesz, ok? Jeżeli coś się nie dzieje, nakierowujesz twój cel na taki kurs, jaki jest dla ciebie stosowny i jaki jest dla ciebie dobry, ok? Kolejna rzecz. Słuchajcie, zadaj sobie pytanie, co naprawdę chcesz osiągnąć? Co ty naprawdę chcesz osiągnąć? Jaki chcesz po prostu, żeby był twój cel? I teraz tutaj poszedłbym w finanse. Chciałbym, żeby każdy z was rzucił kwotę tutaj w czacie i zaznaczył, co wy chcecie osiągnąć finansowo, ok? Finansowo na kolejny rok, do jakich przychodów chcielibyście dojść w 2016 roku? Jaka jest suma, kwota? Wrzućcie w tym momencie kwotę, ok? To jest bardzo ważne. Każdy z was niech wrzuci, do czego chcielibyście dojść, do jakiej kwoty. Słuchajcie, taka deklaracja publiczna jest bardzo fajna, ponieważ totalnie wprowadza was na zupełnie inny poziom. Mój cel to jest przekroczyć 500 tysięcy złotych miesięcznie z biznesu marketingu sieciowego, z GNS w 2016 roku. Zamierzam przekroczyć 500 tysięcy złotych miesięcznie, ok? I tak jest mój cel. Ty wyznacz swój własny cel, ok? Teraz ten cel ma być realistyczny. Musisz w niego wierzyć, ok? Po prostu. Teraz tak jak mówiłem, być może niektórzy z was wyznaczają sobie za duże cele. Jeśli twoja nieświadomość, podświadomość sabotuje cię, okay, wyznacz sobie niższy cel. Natomiast ten cel moim zdaniem powinien być ambitny, ale w tym samym momencie taki, w których wierzysz, że jesteś w stanie go zrealizować. Okay? Dobrze. Teraz jakie zasoby są potrzebne, żeby ten cel zrealizować? Czego ty potrzebujesz? Słuchajcie, teraz czego potrzebuję? Potrzebuję mieć dwóch kwalifikowanych dyrektorów diamentowych w swojej organizacji, ok? Ja wiem, że i te 500 tysięcy jest po prostu w GNS możliwe, dlatego ponieważ GNS za dwóch dobrych biznes partnerów i obrót, który jest z tym związany, płaci 420 tysięcy, ponad 420 tysięcy, 106 tysięcy dolarów, to jest ile, słuchajcie, ktoś ma kalkulator, ponad 400 tysięcy, plus tutaj, słuchajcie, te 100 tysięcy, po prostu to w ogóle albo w ogóle samo po prostu z siebie, jak tutaj dwie nogi się zamkną, to reszta to już jest w ogóle formalność, ok? Bardzo dużo, ok? Czyli jakie zasoby są tobie potrzebne? Teraz zasoby. Każdy z was przy dwóch liderach, ok? Ten wasz cel może być zrealizowany z dwoma liderami. Bardzo dobrze jest mieć więcej aniżeli dwóch dobrych biznes partnerów. Więc dlatego po prostu przekształcamy to w tak zwane planowanie, dawniej to nazywaliśmy PER, listych organizacji, które mimo tego, że wprowadzamy ich w dwie linie, to bardzo łatwo można je tak jakby przedstawić w ten sposób. Okay? Każdy z was, moim zdaniem, powinien mieć cel, żeby mieć 12 kierowników w tym roku. Okay? Dlaczego 12 kierowników w tym roku? Przede wszystkim pierwsza sprawa, dlatego, że jak macie na przykład 12 ludzi osobiście zasponsorowanych, którzy są ambasadorami, ok, 12, ja
powiedział nawet 12 nie tylko kierowników, ale ambasadorów. Dlaczego ambasadorów? O, może być tak samo pakiet roczny, słuchajcie, pakiet roczny, Wasel ostatnio to pokazał, oszczędza 5000 zł kursu w skali roku, także to jest w ogóle, ja na początku tego pakietu nie przewidzę jak Wasel, natomiast to jest też bardzo fajny pakiet, ten pakiet roczny. O, i teraz 12 kierowników, 12 razy 250, to jest 3000 dolarów, wow, to jest w zasadzie 12, to jest 12 tysięcy, bo 250 dolarów to jest 1000 zł. Czyli 12 tysięcy wtedy zarobicie bezpośrednio tak zwanej prowizji za pierwsze zamówienie. W tym momencie wpadnie do Was 12 tysięcy, plus w tym momencie macie status szafira, plus procenty od zarobków Waszych biznes partnerów. Teraz ja sugeruję, żebyście w tym roku jak najszybciej zarekrutowali przynajmniej 6 okay, szafirów i potem dokładali minimum 1 w miesiącu. Okay? Czyli 6 jak najszybciej do zespołu i plus 1 w miesiącu. Dlaczego 1 w miesiącu? Moim zdaniem każdy jak ma ekstra 1000 zł miesięcznie z tak zwanego aktywnej pracy plus nową osobę w organizacji plus po prostu nową osobę, którą dopisujemy do binaru, to jest w tym momencie fantastyczna, to jest w tym momencie fantastyczna motywacja dla wszystkich ludzi, to jest zachęta dla Ciebie. Nic, słuchajcie, nie przyspiesza tak bardzo biznesu, jak nowi ludzie w Twojej organizacji. Jak po prostu nowa osoba, która jest podekscytowana, która ma świeżutką listę, która ma entuzjazm, okej? Okay? To jest po prostu piękne, okej? Okay? Więc jakie zasoby są Tobie potrzebne? Czego Ty potrzebujesz? Powiem Wam tak. Powiem Wam, czego nie potrzebujecie. Nie potrzebujecie kolejnego szkolenia. Słuchajcie, Wy w Dream Teamie macie wszystko, co potrzeba. Macie wszystkie szkolenia świata, których potrzebowaliście. Od strony teoretycznej. Czy potrzebujecie kolejnego eventu? Tak, potrzebujecie. Dla Was, dla Waszych ludzi, dla Waszych nowych organizacji, dlatego, żeby się było spotkać z ludźmi, zbudować relacje, zaplanować kolejne cele. Tych ludzi, których teraz wprowadzicie, a jeszcze nie znają Genes, nie czują Genes, oni potrzebują tam być. Okay? Teraz, jeśli chodzi o wiedzę teoretyczną, macie tyle skryptów. Zresztą tutaj dam Wam, słuchajcie, ponad 100 slajdów, gdzie macie, zresztą Tomek pokazał Wam, jak zapraszać. A tutaj macie, jak radzić sobie z wyzwaniami, jak radzić sobie z obiekcjami, jak finalizować te rzeczy. Macie po prostu mnóstwo zasobów moich na YouTubie i innych w ogóle treningów, szkoleń. Więc macie po prostu pełne zasoby, żeby po prostu odpalić tu i teraz, zacząć robić spotkania i mieć po prostu fantastyczne rezultaty, okej? Okay? Teraz Ty dopisz, jakich jeszcze zasobów potrzebujesz. Pamiętaj o deklaracjach elitarnego networkera. Deklaruj coś, co Tobie służy, okej? Okay? Deklaruj coś, co jest po prostu dla Ciebie dobre i korzystne. Tak, teraz kolejna rzecz. Czy cel jest ekologiczny? Myślę, że tak, myślę, że jest to ekologiczny cel, jeśli nie popełniasz po prostu jakichś właśnie kardynalnych błędów, nie wiem, nie pożyczasz po prostu jakichś pieniędzy komuś. A pamiętajcie, że po prostu nie powinno się pożyczać pieniędzy w ogóle w organizacjach. Różnie po prostu są sytuacje, różne są wyzwania, natomiast po prostu jest taka ogólna zasada w marketingu sieciowym. To jest bardzo ważna rzecz, albo nie angażuje się w jakieś po prostu inne trudne sytuacje. Okay? Teraz kolejna rzecz. Co stanie się, jak go osiągniesz? Zadaj sobie pytanie, co stanie się u Ciebie, jak osiągniesz ten cel? Tak? Zapisz sobie tam kilka rzeczy, co się wydarzy. Daj tutaj dużo szczegółów, ok? Daj tutaj po prostu szczegóły typu, co będę robił, ok? Z kim będę. Co, to jest bardzo ważna rzecz. Jeszcze tutaj bardzo ważna rzecz, słuchajcie, popatrzcie na to, co tutaj Wam teraz, na to, co Wam teraz pokażę. Jak macie cel, popatrzcie, tu jest na przykład nasz, tu jesteśmy dzisiaj, ok? Jesteśmy teraz. Przypuśćmy, że tutaj jest koniec 2016 roku i tutaj macie cel. Tutaj macie na przykład waszego, nie wiem, na przykład macie waszego Rubina, ok? Zrealizowaliście Rubina. A teraz, czyli patrzycie na to, co tutaj się dzieje, natomiast musicie zadać sobie pytanie, jakie są trzy rzeczy? To jest wielki, wielki sekret i duży błąd, którego inni ludzie nie robią. Jak już osiągniecie tego Rubina i będziecie mieli te 20 tysięcy na przykład po prostu dolarów miesięcznie, ok? To jakie trzy rzeczy dla Ciebie i innych ludzi, których wcześniej nie mogłeś zrealizować, będą możliwe?
Czyli być może na przykład, czasami ludzie mówią, chcę mieć 20 tysięcy, wtedy i wtedy zamykają w ogóle po prostu karteczkę, wsadzają do portfela i koniec, i tyle. Natomiast daj twojej, słuchajcie, twojej wizji, twojej wyobraźni, nakarm, słuchaj, twojego słonia trochę, twoją podświadomość, daj tam troszkę, połóż na tą szalkę po prostu benefitów, trochę więcej korzyści, okej? Okay? Połóż tutaj trochę więcej po prostu korzyści. Powiedz, jakie trzy rzeczy wydarzą się, które są dobre dla ciebie, dla innych ludzi, które wcześniej nie były możliwe, teraz będą możliwe dzięki temu celowi. Czyli na przykład jak masz 20 tysięcy dolarów, chcesz osiągnąć, to miesięcznie, to być może na przykład zabiorę swoich rodziców nad morze albo na długo zasłużony urlop mojego, po prostu moich bliskich osób, albo na przykład zabiorę, nie wiem, ludzi z zespołu plus moich rodziców na urlop, czyli na przykład kupię jakiś prezent dla, nie wiem, nowy samochód dla swoich bliskich osób, okej? Okay? Czy na przykład dla siebie być może, to być może chodzi tutaj o ciebie, uwzględnij tak samo inne osoby, wrzuć tutaj tak samo jakiś cel charytatywny, okej? Okay? Czyli być może po prostu na organizację charytatywną tutaj będę donował na przykład 10%, okej? Okay? Albo po prostu jakąś inną sumę, tak? To musi być cel, który jest dobry nie tylko dla ciebie, ale i dla innych ludzi. Bardzo ważny aspekt. Czyli zapisz, co się stanie, jak go osiągniesz. Okay? Teraz kolejne pytanie. Co się nie stanie, jak go osiągniesz? Okay? Niektórzy ludzie, słuchajcie, boją się. Okay? I na przykład na tym swoim tutaj słoniu mają na przykład po prostu przekonania typu po prostu, który wynieśli gdzieś z dzieciństwa, o, jak osiągnę sukces, to stracę znajomych. Albo o, jak osiągnę po prostu sukces, to po prostu, nie wiem, ktoś mnie nie będzie lubiał. Nie, nieprawda, okej? Okay? Uwolnij się po prostu, pomyśl o tym, co cały czas miałeś gdzieś tam w głowie i stwórz pozytywny scenariusz dla ciebie, okej? Okay? Są różnego rodzaju skomplikowane przekonania, które ludzie niosą i te przekonania trzymają, słuchajcie, twojego słonia, twoją podświadomość, a twoją nieświadomość trzymają po prostu w miejscu, ok? Tak? Czyli zapisz, co się nie stanie również, jak osiągniesz ten cel. Tak? Albo odpowiedz sobie tylko na pytanie i uwolnij się od tej po prostu negatywnej myśli. Niektórzy ludzie mówią, no właśnie, niektórzy ludzie mówią, no nie schudnę, bo jak schudnę, to po prostu coś tam, ok? No właśnie. Kolejna rzecz. Co się nie stanie, jak go nie osiągniesz. Okay? To jest też po prostu bardzo ważna rzecz. Taką karteczkę w tym momencie też gdzieś na boku inną możesz mieć, co się nie stanie, jak go nie osiągniesz. To jest trochę motywacji negatywnej, to jest trochę bólu. Okay? A podobno osiąganie celów polega na tym, że po prostu musisz mieć marchewkę i kijek. Okay? Musisz mieć po prostu, przepraszam, kijek i marchewkę. Tak? A ktoś po prostu mówi tak, że nie możesz starego psa nauczyć nowych sztuczek. Podobno można starego psa nauczyć nowych sztuczek, tylko trzeba mieć wystarczająco duży kij, okay? Żeby nauczyć starego psa nowych sztuczek. Wszyscy na pewno słyszeliście historię o gwoździu, gdzie po prostu przychodzi turysta na piękną farmę do kowboja takiego w Stanach i po prostu mówi mu, wie pan co, po prostu pięknie u was jest w ogóle, podziwiam ten wasz kraj. Wszystko mi się tutaj podoba, natomiast kątem oka zwrócił uwagę, jak tam na tym tarasie drewnianym leży, słuchajcie, pies, piękny pies, natomiast skwiałczy ten pies, tak? Patrzy na tego psa i mówi, słuchaj, po prostu, kowboju, a czemu ten pies w ogóle po prostu skwiałczy, tak? A ten, słuchajcie, kowboj po prostu buja się na tym bujaku, na tym bujanym krzesełku, tak? Patrzy na tego psa, popajkę, wypuszcza dym, tak? I mówi po prostu tym takim, wiecie, po prostu amerykańskim akcentem z Teksasu. Mówi, bo ten pies, słuchaj, po prostu tutaj leży na tych deskach i z tych desek wystaje gwóźdź, okej? Okay? I ten pies leży na gwoździu. I ten po prostu mężczyzna, po prostu jest tym bardziej zaszokowany, a tak mówi, słuchaj, to czemu ty, wiesz, nie wstaniesz i go nie przesuniesz, po prostu nie przesuniesz go z tego gwoździa, okej? Okay? Nie przegonisz go w jakieś inne miejsce. A ten, słuchajcie, mężczyzna po prostu mówi, nie zamierzam. A ten mężczyzna mówi, ale dlaczego nie zamierzasz? A on mówi, bo ten gwóźdź
nie kuje go wystarczająco mocno, on nie wystaje, nie kuje tego psa wystarczająco mocno, żeby on sam podniósł sam swoje cztery litery, wstał i poszedł w inne miejsce. No właśnie, i czasami, słuchajcie, niektóre rzeczy nie doskwierają nam wystarczająco mocno, żeby ruszyć naprzód z miejsca i iść do przodu. Niektórzy ludzie mówią po prostu, hej Piotr, ale ja mam wszystko, zarabiam parę tysięcy, starcza mi po prostu na rachunki, starcza mi na prąd, starcza mi na gaz, okej, okay? A i tyle. Ja mówię, hej, to nie chodzi tylko i wyłącznie o ciebie. Popatrz, jaki przykład dajesz dla swoich bliskich, dla swoich dzieci, dla swoich przyjaciół, dla swoich znajomych, okej? Okay? Czy oni mogą ciebie naśladować pod kątem po prostu, nie wiem, radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi? Czy dajesz im wystarczająco dobry przykład? Twoje dzieci na ciebie patrzą, twoi bliscy na ciebie patrzą. Jesteś tylko po prostu kolejną statystyką, okej? Okay? I kolejną osobą, która potwierdza, nie wiem, w Polsce się nie da osiągnąć nic, okej? Okay? Że tutaj po prostu dopóki, nie wiem, partia się nie zmieni polityczna na taką, jaką mają po prostu, nie wiem, w Stanach, czy w Norwegii, czy w Singapurze, to po prostu w tym kraju się nic nie zmieni, okej? Okay? Słuchajcie, powiem wam tak, po prostu ja krótko na ten temat, mógłbym długo na ten temat mówić. Inni ludzie nas obserwują. I my mamy dużo większą odpowiedzialność, aniżeli tylko my sami. Okej? Okay? I dostarczamy, możemy, zawsze dostarczamy motywacji innym ludziom. Sami ludzie mówią, ale ja nie umiem zmotywować innych ludzi. Hej, po prostu, albo ja nie jestem wpływową osobą. Ja nie umiem motywować ludzi. Umiesz motywować ludzi. Albo motywujesz negatywnie, tak jak na przykład ja mam świadomość, okej? Okay? Że moim po prostu 112 kg, okej? Okay? I w cudzysłowie brakiem six-packa, motywuję ludzi negatywnie, ok? Dostarczam negatywnej motywacji, ok? Wybaczyłem sobie za to, tak? Dlatego zaakceptowałem siebie, dlatego potrafię zażartować sobie z tego, natomiast po prostu go, już czas, ok? Ten gwóźdź tutaj po prostu tak mocno kuje, że po prostu koniec, ok? Chciałem wymienić ciuchy, no wiecie, po prostu z powrotem na po prostu large size, ok? Na po prostu extra, extra large i zamierzam po prostu iść w drugą stronę. Pytanie, czy to dla was ma sens? Czy to dla was ma sens? Czy to jest dla was pomocne? Okej? Okay? No właśnie. I teraz, jakie nowe możliwości się otworzą przed tobą, żeby zrobić niesamowite rzeczy i żeby osiągać cudowne rzeczy po prostu w przyszłości? Czy tu jest to, co po prostu, czyli co się wydarzy, jak tu mamy dzisiaj, tu mamy teraz, tu mamy po prostu nasz po prostu cel, powiedzmy Rubin, ok, czy cokolwiek jest innego dla was, jakie co innego się w przyszłości wydarzy, czego wcześniej nie byliśmy w stanie zrealizować, dzięki temu, że ten cel osiągnęliśmy, ok? Czyli trampoliną do czego większego jeszcze będzie ten cel. Po prostu, ok? Ponieważ wszyscy mamy możliwości robienia niesamowitych rzeczy. Słuchajcie, teraz szybki plan. Nawet jeśli po prostu teraz nie macie nikogo w swojej organizacji, kto buduje biznes, 30 po prostu dni, minimum. Słuchajcie, cel na to, żeby zostać Jade. Ja bym powiedział tak, każdy z was może ustawić po prostu perłę albo szafira w kolejne 30 dni. Nie musicie czekać, słuchajcie, 90 dni. Powiem wam tak, nie dbam o to, ja nie jestem tutaj po to, żeby limitować po prostu waszą prędkość, ok? Nawet jeśli do tej pory nikogo po prostu jesteście kilka miesięcy i nikogo nie zrekrutowaliście do tego biznesu. Nie dbam o to. Przeszłość nie równa się przyszłości. Ty jutro możesz po prostu wystartować do gry i zrobić niesamowite rzeczy. Pytanie, czy już jesteś gotowy? Czy już jesteś gotowy w stanie, czy jesteś w stanie wstać z tej porczy, ruszyć do gry i robić niesamowite rzeczy? Jeśli tak, to możesz podjąć działanie, zacząć robić spotkanie, zacząć robić telefony i realizować niesamowite rzeczy i niesamowite cele i marzenia, okej? Okay? Słuchajcie, zachęcam was wszystkich do tego, żebyście mieli przełamaną, rozrysowaną waszą organizację. Wiedz, słuchajcie, kogo masz w twojej organizacji. Tak, mimo tego, że budujemy binar, to tutaj po prostu powinieneś wiedzieć, kogo masz po prostu, kto jest twoim na tak zwanym L1, czyli na twojej pierwszej linii. Kogo masz? Kto jest po prostu drugim liderem w organizacji pod tą osobą, ok? Powinieneś, słuchajcie, w głębokości budować do
trzech do pięciu liderów, prawdziwych liderów. Prawdziwy lider to jest ktoś, kto zarabia więcej pieniędzy, aniżeli zarabia w swojej pracy etatowej, w swoim biznesie. To zarabia więcej pieniędzy, aniżeli kiedykolwiek wcześniej w swoim życiu zarabiał i ma pozytywne doświadczenia. Okay? To jest po prostu tak zwana power leg, to jest w tym momencie noga, którą po prostu chcesz rozwinąć. Okay? Budujesz, nawet możesz zejść 20 pięter. To jest binar. Jak ludzie, któryś mówią, ktoś mi mówi na przykład, że ale to jest mój czwarty, czy szósty, czy siódmy, czy ósmy poziom, ja go nie sięgam. Come on, to jest tak luksusowy problem. Zrozum to, że jeżeli masz po prostu kogokolwiek, nawet na 200 poziomie, okay, w binarze, i w unilevelu jest to osoba na 20 poziomie do ciebie, okay, to zrozum, że masz po prostu to, co ja chcę, to mieć jednego człowieka, gdziekolwiek, który ma sukces. Dwie organizacje zamykają się, słuchajcie, na poziomie, słuchajcie, po prostu, no właśnie, ponad 400 tysięcy złotych miesięcznie, więc to jest w ogóle kosmos. Ja spotkałem się kiedyś z liderem, który ma 3 miliardy, nie 3 miliony, nie 300 milionów, tylko 3 miliardy dolarów obrotu, mniej więcej w swojej organizacji, i jego firma wypłaca mu 250 tysięcy dolarów, okej? Okay? Mało tego, po prostu byłem jedna z osób, która przemawiała na gigantycznej konwencji w marketingu sieciowym, została ogłoszona jako top leader, gdzie ma 500 milionów dolarów obrotu w swojej organizacji, okej? Okay? 500 milionów dolarów obrotu w swoim biznesie marketingu sieciowego i zarabia milion dolarów rocznie, okej? Okay? Jest tak zwany milion dolar earner. I ma 12 gigantycznych nóg, pod którym jest to 500 milionów. Ja patrzę na to i mówię, że jest przy dwóch liderach, bez względu na to, na którym ich masz poziomie, jeden z lewej, jeden z prawej, płacić sobie ponad milion dolarów samego tylko i wyłącznie binaru, milion dolarów rocznie. Wow! Kosmos to jest w ogóle. Wiem, że to są duże cyfry, ale mówię wam, że plan płaci gigantyczne pieniądze na samym początku, 1000 zł z jednego spotkania, ok. Mniejszy pakiet masz 2800 zł z jednego spotkania, albo 400 zł tutaj po prostu z jednego spotkania masz, kiedy wprowadzasz ludzi. Plan binarny jest bardzo głęboki i do tego masz po prostu bardzo lukratywny, słuchajcie, procent od zarobków twoich biznes partnerów. Jest to szok. Za każdym razem, jak twój człowiek zarobi 35 dolarów, ok, ty zarabiasz, słuchajcie, 7 do 10,50, to jest z pierwszej linii, 5,25 z drugiego poziomu, 3,50 po prostu z trzeciego poziomu, kiedy jest na trzecim poziomie ktoś, kto wziął cykl, zarobił 35 dolarów. Wow, mega w ogóle po prostu, mega rozłożenie. Więc jest kasa na początku, jest kasa na środku, jest kasa dla topowych biznes builderów. Większa, ponieważ jest to bardzo głęboki plan, aniżeli w wielu innych firmach. Więc jest to magicznie dobrze podzielony plan kompensacyjny, ok? Zdrowy to jest tak zwany zdrowy plan binarny, ok? I teraz macie to wszystko. Macie, słuchajcie, plan, macie system, rozrysowujecie sobie swoją organizację, nawet jeśli tej organizacji nie macie, rozrysowujecie sobie 12 liderów na froncie i potem zapełniacie oczka. Tutaj, słuchajcie, możecie, to jest fast tracka, każdy może sobie pobrać, wydrukować, natomiast możecie sobie coś takiego na flipchartcie, tak jak ja tutaj mam, narysować i popatrzcie, kto jest twoim liderem, ok? I potem budujecie głębokość. Szukacie u tych ludzi w głębokości liderów, ok? Po co ich szukacie? Żeby być dla nich dostępny, ok? Żeby przekazać im całą wiedzę. Żeby, kiedy oni po prostu nie wiedzą, jak rozwiązać jakiś problem, żeby mogli w jakiś sposób mieć do was dostęp, do waszej wiedzy, ok? Ponieważ jeśli to jest lider, tam po prostu nie potrzeba wiele, jeśli to jest lider. Tak, jeśli to jest ktoś, kto ma roszczeniową postawę, no to niekoniecznie po prostu być może ma zadatek na lidera, ok? No właśnie, więc po prostu w twojej głowie musisz mieć swoją organizację, musisz mieć po prostu obraz tego, jak będzie wyglądał twój biznes, ok? I tutaj na tym czarcie stawiacie sobie cel finansowy, czyli zarabiam jakikolwiek swój cel, na przykład 50 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Albo dolarów miesięcznie. Po prostu co to jest dla ciebie, ok? Tak jak wam mówiłem, być może ty sobie powinieneś postawić mały cel, ok?
Być może powinien sobie postawić duży cel, ja nie wiem, po prostu ty sam dostajesz wystarczająco dużo informacji na dzień dzisiejszy. Okay? No właśnie. I teraz słuchajcie, never give up. Okay? To nie jest koniec, to jest dopiero początek, słuchajcie, zabawy. Okay? To nie jest koniec roku, to jest początek nowego roku, nowego rozdziału. To jest początek zupełnie nowej przestrzeni u ciebie. Słuchajcie, ja tutaj już dzisiaj nie będę tego omawiał, natomiast dołączyłem dla was tutaj ponad, słuchajcie, dołączyłem tutaj łącznie, słuchajcie, mnóstwo slajdów, jak radzić sobie z obiekcjami. Macie tutaj mnóstwo, słuchajcie, scenariuszy, jak zamykać. Tutaj macie scenariusz, który closingowy, tak zwany ABC. Dzisiaj tego nie będziemy omawiać. Macie gotowe scenariusze. Wieszam to na grupie Success Team. Także macie, słuchajcie, dostęp do wszystkich tych slajdów, do wszystkich tych materiałów, ok? I tak samo po prostu macie dostęp do tych właśnie po prostu tego PDF-a do dyspozycji. To będzie po prostu tak samo w archiwum Dream Teamu. Macie tutaj cały system 10 kroków, przez który prowadzicie nowych ludzi. Natomiast wiedzcie o tym, że teraz jest wasza kolej na to, żeby zejść z trybun na boisko i zacząć grać i robić niesamowite rzeczy i realizować twoje cele i marzenia. Tutaj dostaliście wiedzę jak, ok? Tutaj dostaliście wiedzę, co w przeszłości być może was powstrzymało przed tym, że nie zrealizowaliście fantastycznych rzeczy. Natomiast domykamy, słuchajcie, 2015 rok, lekko startujemy i rozpędzamy naszego słonia, słuchajcie, na którym my jedziemy do realizacji niesamowitych celów i marzeń. I tego wam życzę, żeby 2015 rok był najlepszym rokiem, jaki do tej pory dla was był. Okay? Tego was życzę, żebyście sięgali po niesamowite cele i marzenia. Żebyście odważyli się realizować wielkie rzeczy. Ponieważ mamy tutaj po prostu zespół, wy macie niesamowitych upline'ów, niesamowitych biznes partnerów, którzy mają na uwadze wasz sukces, waszą realizację niesamowitych celów i marzeń. I pamiętajcie, za 20 lat bardziej będziecie żałować tego, czego nie zrobiliście, aniżeli to, co zrobiliście. Okay? Więc ruszaj do gry. GenS to jest niesamowita okazja. Po prostu ja mam gigantyczną wdzięczność do założycieli i w ogóle po prostu do moich upline'ów, do Bruno i Chico, do Steve'a i Ginny Merit, których po prostu gigantycznie cenię i szanuję, którzy po prostu tutaj są założycielami po prostu w ogóle naszego systemu Fast Track, okay? Których tutaj po prostu materiały częściowo widzieliście. Każdy, kto buduje tutaj międzynarodowy biznes, powinien mieć po prostu system Fast Track zasubskrybowany. Jeżeli macie angielskojęzycznych, słuchajcie, kandydatów. Fajne po prostu, fajna automatyzacja w ogóle waszego biznesu. W polskiej wersji to jest MV System, J-System, tak? J-System, słuchajcie, tak? Niesamowite rzeczy. Steve, słuchajcie, będzie podróżował do Europy, jestem z nim w kontakcie, będzie po prostu odwiedzał kolejne kraje, będziemy robić po prostu niesamowite rzeczy. Steve będzie po prostu w wielu krajach europejskich, będzie w Polsce, będzie również po prostu w Polsce, będziemy ujawniać daty. Słuchajcie, 2016 rok to będzie niesamowity rok dla wielu ludzi, ok? Ty masz w tym momencie cel i ja zapraszam cię do tego, żebyś się zaangażował na maksa. Żebyś nie obserwował w tym roku innych ludzi, jak inni ludzie wchodzą na scenę, tylko żeby 2016 rok to był twój rok. Słuchajcie, twoja kolej teraz. Mam nadzieję, że dokończysz to, co zacząłeś. Że dokończysz to w wielki sposób. Ponieważ jest wielu ludzi, którzy coś zaczynają w życiu. Mówią, że zrobię to, zrobię tamto. Natomiast jest niewielu ludzi, którzy naprawdę potrafią dokończyć to, co zaczęli. Którzy potrafią skończyć to, co zaczęli. I którzy potrafią zrobić coś naprawdę niesamowitego w swoim życiu. To będzie niesamowity przykład, kiedy ty dołączysz do grona zwycięzców. Niesamowity przykład dla innych ludzi. Słuchajcie, ja kiedyś słuchałem gościa, który robił szkolenie i on mówi po prostu, co powiesz swoim dzieciom, kiedy przyjdziesz do domu i twoje dziecko po prostu zapyta ciebie, tatusiu, będzie rowerek, mamusiu, po prostu chcę nowy rowerek, ok?
jak było w pracy po prostu, czy zarobiłeś na nowy rowerek, tak? A wy powiecie po prostu, nie, nie będzie nowego rowerka, bo nie byłem w stanie po prostu tego zrealizować, ok? Ja powiem wam tak, usłyszałem tego gościa, tą Grant Cardone, i mówię, wow, po prostu ekspert od tak zwanego finalizowania, zamykania sprzedaży, tak? On mówi, ABC, always be closing, zawsze finalizuj, zawsze finalizuj. Ja mówię, wow, grubo, tak? I on mówi, na każdym telefonie jest sprzedaż, na każdym spotkaniu jest sprzedaż. Albo ty sprzedajesz, albo ktoś sprzedaje tobie, po prostu, tak? Jego koncepcję tobie sprzedaje, tak? Albo ty sprzedajesz swoją koncepcję, albo ktoś sprzedaje tobie po prostu swoją koncepcję. Więc po prostu ABC, always be closing, tak? Zawsze finalizuj, tak? Masz swoją wizję, masz swoją misję, masz swój motyw życiowy, wiesz, dlaczego to robisz, wiesz, dlaczego robisz ten biznes, ok? Twoje dlaczego powinno sprawiać, że napływają łzy do twoich oczu, ruszasz do gry i realizujesz po prostu, dzielisz się niesamowitym produktem, który mamy w GNS, niesamowitą szansą biznesową i realizujesz niesamowite rzeczy, cele i marzenia. I te rzeczy, słuchajcie, które wydarzyły się dla mnie i dla wielu innych ludzi, dla wielu twoich liderów, będą się realizować dla ciebie w wielki sposób. Ok? I ja wam powiem tak, ja jestem prostym chłopakiem z południowej Polski, który miał okazję zobaczyć świat. Wierzę, że to jest, że najlepsze dni są dopiero przede mną. I podzieliłem się tymi rzeczami z tobą i wieloma innymi rzeczami podzielę się z tobą na kolejnych naszych rozdziałach naszego życia. Dzisiaj, słuchajcie, jest pierwszy dzień reszty twojego życia. Ja zachęcam cię do tego, żebyś ty się zaangażował w niesamowity sposób, żebyś ty wyznaczył swoje cele i marzenia i żebyś ruszył do gry, ponieważ zasługujesz na cudowne rzeczy. Pozdrawiam cię serdecznie. Życzę ci, żeby to był najlepszy rok w twoim życiu. Ruszaj do gry i realizuj niesamowite cele i marzenia. Wszystkiego dobrego. Piotr Mosio, Diamond Executive, twój biznes partner i Pipeline. Twoja kolej teraz. Cześć.